3 plus 3 razy 3. No to najpierw 3 razy 3 to jest 9 plus 3, czyli mamy 12. 12. 12. 3 plus 3 razy 3? 3 razy 3, 9. 12. 9. 12. Tak, 12, tak. 3 plus 3 razy 3 to jest 9, 11. 12. 27. 12. Jaka jest różnica między kołem a okręgiem? Nie, koło to jest to w środku, a okrąg to by ta oblamówka dookoła. No. Nie wiem. Koło jest w środku wypełnione, a okrąg to jest tylko ta obramówka. No, okrąg jest to zbiór punktów. Koło jest wypełnione. Nie wiem, to samo chyba. Boże, ale okrąg to jest macie. Aby o to, a koło to jest wszystko i w środku. Między kołem a okręgiem? Coś, że ma tą. Koło ma okręgiem, okrąg ma środek, a koło nie. Chyba. Ośmieszy się jeszcze całą szkołę. Pierwiastek minus 2. Nie ma pierwiastka. Nie ma. Nie ma pierwiastka z liczby ujemnej. Nie ma pierwiastka z minus 2. Ale tam jest nawias? Daj, Tomek, ci dam tyle, już nie chcę. Jakie ziemie zagarnęła Austria w drugim rozbiorze Polski? W drugim rozbiorze Polski Austria nie brała udziału. No Lubelszczyzna ten południowy wschód. Nie wiem. A nie, w drugim nic nie wzięła, no. Aby w pierwszym i trzecim wzięła. I Austria nie wzięła udziału. To jest teł dołu. Teł dołu. Kiedy było powstanie listopadowe? Jestem w humanie, ale nie wiem. A rok? Moja pani z histerii mnie zabije. Nie wiem. W 1830 roku. Ile trwała wojna stuletnia? No Boże. 100 lat. 100 lat. Na pewno? To? 97? No albo 6. Nie, 120 coś. 123 lata. 113 lat. 100 lat. Nie wiem, 103. 100 lat. To takie nagrywanie. Ile zer ma bilion? No ile ma? 9. 9, 8. A może 11? No będzie tak, 9. Będzie 12. 12. 6, 7, 8 może? Może? Może. A może 12? A może. 12. Więcej niż 9, bo miliard ma 9, nie wiem. Nie wiem. No wiesz, na pewno wiesz, masz tam w odpowiedziach. Ile sekund ma godzina? 3600. 3600? 3600. Mogę. 3600, no nie mów, ja teraz mówię. 360. Niestety nie wiem. 3600? 3600. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. 60. 3600. Ma 3600. 3600. 3600. Kto sformułował twierdzenie E równa się MC kwadrat? Einstein. Kim on był? On był fizykiem. Jakiej był narodowości? On był Żydem. Dobre, nie pamiętam. Einstein. A kim on był? Naukowcem, fizykiem. A z jakiej był narodowości? Niemiec. Nie wiem. Einstein. A kim on był? Fizykiem. Jakiej był narodowości? Austriakiem. No nie wiem. No to... Einstein. Einstein. Kim był Einstein? Taki, co miał włosy. Był taki mądry, no. Jak ja. Ale kim on był? No naukowcem. Jak ja, na przykład. Jakiej był narodowości? O Boże. Niemiec. Niemiec. Einstein. A kim on był? Naukowcem. A był, jakie był narodowości? Pory roku po angielsku. Ale no to jest łatwe akurat. No to mamy zimę, winter, summer, czyli lato. Spring, czyli wiosna i autumn, czyli jesień. Spring, summer, autumn i winter. Angielski to nie jest moja specjalność. Ale wszystkie? Winter, summer, spring, autumn. Summer, winter. Spring i... Autumn, coś takiego. Autumn. Ile gatunków zwierząt zabrał Mojżesz do Arki? Nie wiem. Nie wiem, wszystkie? Wszystkie. A jesteś pewien, że to był Mojżesz? Nie, to był Noe. Mojżesz prowadził ludzi. Nie zwierzęta przy trupie. No wszystkie. Nie Mojżesz! Nie Mojżesz! Boże, no nie wiem, no.
to Abraham zabierał, Mojżesz tam nie miał nic do tego. Jesteś tego pewien? Tego nie wiem. Z religii mam power. No to nie wiem. 24. To nie był Mojżesz. No ale dobra, może. Usnąłem. Dużo! Wszystkie! Jesteś pewna, że to był Mojżesz? Nie. Mojżesz nie miał arki? Wszystkie. Jesteś pewna, że to był Mojżesz? Nie, to nie był Mojżesz. Kto to był? Noel? Nie wiem. Jesteś pewna, że to był Mojżesz w ogóle? A, no nie. I kto to był? Abraham. Wszystkie. Jesteś pewna, że to był Mojżesz? Nie Mojżesz, tylko nie ten, Mojżesz, a tylko Noel. Noel. Ile przegród ma nos? Dwie. Dwie. Jedno. Jedno. Dwie. Nie jedno. Jedną. No dwie. Na pewno? No. Na 100%? Jedną. Ja mam jedną. Dwie. Na pewno dwie? Chyba tak. Jedną. Dwie. Jedno. Dwie czy jedno? Jedno. Trzy. Jedno. Jedną. Dwie. Jedną. Czy czworościan foremny jest grania stosłupem czy ostrosłupem? Ostrosłupem. 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 Ani tym, ani tym. Ostrosłupem. Ostrosłupem. No, ostrosłupem. Grania stosłup. To pewnie jest. Ale ostrosłupem czy grania stosłupem? Grania stosłupem. Ostrosłup. Grania stosłupem. U dłoni jest 5 palców. Ile palców ma 11 osób? 55. I tych u nóg? 110. Na 100%? Nie. No 110. 5, 5, 5, 5, 20 razy 11. Nie chcę mi się liczyć. Nie wiem. 110. 5, 10, 10 razy 11. Czyli... Mnóstwo. 10 razy 11. 1000. Jejku. To jest dużo. Czyje to słowa? Wiem, że nic nie wiem. Sokrates? Jakiś poeta. Znaczy... Sokrates. Moje też. Sokratesa. Abu? Nie wiem. Nie wiem, że... Ja wiem, że nic nie wiem. Dopiero będę się uczył. Mamy 3 tygodnie, to wiecie. Wszystko przede mną, nie? Kogo nazywamy ojcem fraszek w Polsce? Kochanowskiego. Co? Kogo nazywamy ojcem fraszek w Polsce? Co? Kogo nazywamy ojcem fraszek w Polsce? Nie rozumiem pytania. Krasicki. Ignacy Krasicki. Ej, weź, bo będę na idiotę w tym po prostu. Ojcem flaszek? Cyprian Kamil Norwid. Naprawdę trudne pytania mu zadajecie. Kamila Dudka. Kochanowskiego. Nie, ja bym powiedział, że... Pójoki ty ci nie, się czekaj, fraszki to jest ten. Kochanowski. Kochanowski, o. Ej, ja nie mam pojęcia. Polski niedługo matura. No i co, tego nie będę pytać. Tak smakuje życie. Na chwilę być na szczycie. Pod winą warto żyć. Bo tak smakuje życie. Na chwilę być na szczycie. Pod winą warto żyć. Pod winą warto żyć.